Siemano widzowie, w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku od nędzy do pieniędzy. I jak wiecie, ostatnio były troszeczkę przykre sytuacje na polu, jak sadzaliśmy ziemniaki. Ziemniaki udało się zasadzić, udało się już zacząć siadokosy, co widzieliście. Ale są drobne problemy i zaraz musimy wykonać jeden ciężki telefon. Wy napiszcie hashtag telefon, a ja wam szybce serduszko. Już sobie odpalam swojego, nie iPhone'a, bo jestem zbyt biedny. Wybieramy numer, dobra, czekajcie. Sygnał jest, ciekawe czy odbierze. Odbierze czy nie? O, siema, wiesz co? Kurde, przyjechałbyś do nas na gospodarstwo koło 13? Czy tam 12, no, nawet możesz zaraz? No mogę, a co to trzeba? Wiesz co, byś tam przyjechał, bo to dobrze. 130 właśnie tak do odbioru. A, no, dobra. Wiesz, bo ona już tam gotowa stoi właśnie do odebrania przez ciebie. Dobra, to super, to odbieram moje laleczkę. Tak, no twoją laleczkę właśnie i BM-ko byś przyjechał, to byś od razu tam BM-kę nam zostawił, no nie? Dobra, spoko, BM-ku będę, no. To tam o której się umawiamy? Na 13, dobra, bo ty musisz to załatwić. Dobra, no to ja jadę tam na łąkę, to tam przyjedź, kiedy będziesz mógł, no. Dobra. Narka. Dobra. Kurde, widzowie. Moją laleczkę jeszcze powiedział, ta laleczka jego, patrzcie jak wygląda. My ją ogólnie ściągnęliśmy, tam co niektóre takie rzeczy to poszły całkowicie na złom. A zostało tyle. No same metalowe elementy, tutaj nie ma nic więcej. Wszystkie plastiki, wszystko to spłonęło, opon nie ma, bo spłonęły. No tutaj to co, no to wszystko się potopiło tak naprawdę. To ile strażaki uratowały, tyle uratowały. Kierownica też poszła, siedzenie to całkowicie poszło, tylko metalowy jakiś tam obręb został. No z tego ogólnie strażak nam powiedział, że nie da się nic zrobić. To ja, on się zastanawiał w ogóle, po co my to bierzemy. No ja mówię, no przyda się, bo to nie nasze. Aj. No też kurde, wiecie, nie chcę się z nim kłócić. Nie chcę się z nim kłócić, bo nam reperował Ursusa i tak dalej i pożyczył ten ciągnik. No ale no, to też, no nie wiem, to moja wina, że ciągnik się zapalił. Można było przerwać robotę wtedy, co Karol mówił, że może jednak lepiej ją zastopować tą 30 i poczekać, jak wiecie, jak ta temperatura troszeczkę opadnie, no ale to nie było jakieś nie wiadomo jakie obciążenie, to musiały jakieś kable być, nie tak, może jakieś styki też, wiecie, jak ja będę miły dla niego i on przyjedzie i wszystko będzie mi zarzucał, że to nasza wina, my jesteśmy najgorsi, a może to on coś w kablach, żeby dostać, nie wiem, jakieś odszkodowanie, czy żeby mu coś odkupić na przykład, dał nam niedziałającą 30, no. Jest naprawdę dosyć duży dylemat, boję się tej rozmowy, widzowie. Na razie to jesteśmy na polu. Czekajcie, CB se włączę, bo to Karol już tutaj, jak widzicie, działa mocno. Siema! Siema. Już zacząłem nagrywać jak coś, to możesz tam z widzami przywitać. Siema, widzowie, witam! No, elegancko. Zobaczcie, który robota idzie. O 13 twój kumpel ma być. O kurde. O 30. No, to ciekawe, co to będzie. Znaczy, wiesz co, ja gadałem z nim przez telefon i mu... Może nie tyle powiedziałem, o co chodzi, co powiedziałem, że jest do odbioru 30 i żeby przyjechałby to BM-kę od razu nam zostawi. Ja pierdzielę, to już źle trochę powiedział, on się teraz denerwuje. No on powiedział, że on chce już swoją lalunię odebrać. Ja... Nie, ja jak i... to sorry, ale mnie tam przy tym nie będzie, ja to na pole jadę. Ale ja nie wiem, no ale co ja miałem mu powiedzieć przez telefon? No w sumie jakbyś powiedział, że jest rozpieprzona, to ja nie wiem, on by chyba w szał wpadł. No właśnie, także może lepiej mu to jakoś tak powoli, no wiesz, tak bardzo rację, powolutku no. Zaprezentować i mu jakoś to spróbować wytłumaczyć. No może jakoś się dogadamy, no najwyżej, nie no wiem, mam no jak... nadzieję. Jak będzie jakiś miał problem, no to powiemy, że on się odkupi. No ile to 30 kupi, skąd gdzie my 30 w takim stanie znajdziemy? Ty, to ja nie wiem, czy ty wiesz, ale to on miał stan kolekcjonerski. O tu? No. Ta 30 chyba w stanie kolekcjonerskim, dlatego ona tak ładnie wyglądała. On w ogóle nią w polu nie robił, a po prostu wiesz, jako że ja się tam z nim uczyłem w szkole, to on nam chciał pożyczyć ją, też chciał zobaczyć, wiesz, sam jak będzie robić w polu. Tak dalej, wiesz, a no to... Mamy problem. Czyli jesteśmy w dupie, tak w skrócie mówiąc. O kurde, i to jeszcze jak. Nie wiem właśnie jak to się rozwiąże, nie? O to się boję. Ty, no ja nie wiem, teraz jak ty... Ale to... Kurde, dał nam kolekcjonerską 30 i że kazał robić normalnie w polu?
No tak, no a co wiesz, może się stać? No nic, no. No dobra, no ale kolekcjonarska taka 30, ona może ubezpieczona dobrze była, to może on nas gdzieś tutaj próbuje, wiesz, oj, naciągnąć. Oj. Powiem ci, że nie wiem. Już ja tu skosiłem. Ty się z nim znasz, co prawda, i tak dalej, no ale... Wiesz co, tak skosiłeś, no to jedź, kurde, po ten, po zgrabiareczkę, to będziemy od razu działać tutaj, tylko powiem ci, że na tej łące... Jak to zgrabiać, żeby było dobrze? Może najpierw porobić jakieś... O kurde, jakieś o takie o przejazdy. Żeś się rozpędził ładnie. Jakieś przejazdy tak na wprost porobić, żeby to było dobrze do prasowania. No, jakoś tak, czekaj, ja pojadę po zgrabiarkę. No i zaraz będziemy coś cudować. W tym czasie ty trochę ten... No to już, no, jeżeli chodzi o sianokosy, o stricte koszenie, to już mamy pokończone dwie łąki. Tak, widzowie, kurde. Tu jest, powiem wam tyle, roboty od cholery, tu naprawdę nie ma czasu na odpoczynek. Ja bym jednak powiedział, że widzowie, sianokosy już w tych odcinkach będą skończone, czyli dzisiaj tak. U mnie, jutro u Karola, bo to... No nie będziemy tego przeciągać, jak tutaj patrzcie, no zostało... Tamta łąka jest poprzetrząsana, bo wczoraj było to robione. Zostało nam zgrabić, sprasować i zebrać. No to myślę, że w dwa odcinki... Na spokojnie na raczej to wyjdzie. Na pewno się wyrobimy. Dobra, już ja jestem na gospodarce. Chyba, że ten gość nas pobije i tyle będzie z tej roboty. Wylądujemy w szpitalu albo gorzej w zakładzie pogrzebowym, no to wtedy to już widzowie może być różnie. Mam nadzieję, że wiesz. Nie, no tak się nie stanie, tak się nie stanie, no. Jak coś, to z twojej kieszeni. No ale kurde, no to musiało być coś nie tak z tymi stykami, bo to... Ile razy robiłeś w polu traktorem, powiedz mi? No kurde, no już się... Codziennie prawie. Codziennie praktycznie. No i dobra, i ile z tych traktorów, co robiłeś codziennie, się zapaliło na polu? Ani jeden. I jeszcze nie dodawajmy obciążenia żadnego, bo jednak sadzenie kartofli 30 z sadzarką taką, wiesz, typowo polską, tą malutką, no to nie oszukujmy się, to dla 30 to nie jest obciążenie, tam nie było nie wiadomo jakich gór, żeby ona się tak grzała, temperatura to też nie ma, nie wiem, sierpnia czy lipca, żeby było 30 parę stopni na dworze, żeby to się zajęło, no to jest naprawdę dziwny temat. Kurde, ciężki, powiem ci, ciężki temat. A najgorzej, że strażacy też nie wiedzieli, co powiedzieć, co przyjechali, że dlaczego to się zajęło, bo oni nie wiedzieli, no nie? A ciężko dość, bo te wszystkie kable i tak spłonęły, także tutaj teraz nie dojdziesz, dlaczego to się zapaliło, no nie? No tak, no. Ja tu muszę, o, Fordzika wezmę do zgrabiania. A, to weź. A powiem ci, przypadków w tym roku to było dużo, no nie? Jeżeli chodzi o pożary, kombajnów, dużo. Ciągników z prasami. No ale to dalej jest temperatura sierpnia, lipca, która ma, wiesz, powyżej 3 dych, jest upał na dworze, słoma, to wszystko może, wiesz, od słońca się tak zapalić. No ale nie, no przy sadzeniu ziemniaków na normalnym polu, no to jest dlatego hit. To coś musiało być nie tak zrozumiałe, wiesz, że jako, że to stan kolekcjonerski, on nim w polu nie robi. No zastanę to, wszystko, kable może jakieś podgnite były, albo nie wiadomo co, jakieś zwarcia mogły się porobić. Tak, on nawet sam może, wiesz, nie wiedział. No. Tylko ciekawe, jak wiesz, jak on to przyjmie do świadomości, bo tu jego naprawdę... No spróbuję mu to jakoś powiedzieć, to tak... On wiesz, nie chamsko, tylko tak delikatnie, no nie? No co, wieś? On jak żonę traktował ten ciągnik. No ale on jest mechanikiem, to chyba też tam powinien zaglądać trochę, albo no nie? Albo nawet lepiej jak żonę, bo żonę to leje. Tak? No. No to w sumie tam to ona była widać, że nie tykana ta 30, no to na pewno. No ale nic z niej nie zostało, ja pierdzielę, sam ten. Mi się podobało, gdzieś na TikToku wyskoczyło, nie wiem czy widziałeś, wypowiedź tego Nitra na temat tych wszystkich partii politycznych. Nie widziałem. No i tam wiesz, oburzenie, jak ludzie się oburzyli w komentarzach, Boże, jak on to podkręcił. Bo on zaczął swoją wypowiedź, na przykład, że on jest za prawie wszystkimi partiami, no nie? No. Za Konfederacją jest na przykład dlatego, żeby, że oni zabierają prawa kobietom, a jemu się to bardzo podoba, bo kobieta do garów i powinna tylko, wiesz, nawet nie powinna mieć praw wyborczych, że nie może zagłosować i ma tylko w domu siedzieć i tyle, no nie? Za PiS-em, bo on kocha rozdawnictwo, on se 500+ tu przepije, tam coś zrobi, no nie? No. To za innymi, coś tam, że on się czuje Niemcem, to za Tuskiem też w sumie jest. Ja pierdzielę. No, ale ludzie tego nie rozumieją, nie? Tego no, chłopie, żartu. W komentarzach na TikToku to było tyle tego wszystkiego, że ja pierdzielę. On lubi prowokować. No. No ale dobrze, bo wiesz co, on to... tym buduje sobie zasięgi tak naprawdę, no nie? No tak, no. Teraz wiesz, YouTube'a nie ma, no to musi trochę. Oj, na kiku on ma od groma widzów na live'ach.
Tak? Ja to nawet nie widziałem. A jest kanał taki szoterski, nie wiem jak on się nazywa, ale on wstawia tylko i wyłącznie chyba szoty z nitrem, jeżeli dobrze tam widziałem. I na przykład ma przyrosty dzienne po 10, 15, 20 tysięcy subskrypcji. I to dużo. No to jest naprawdę, są powalone liczby o to. To ja muszę tutaj odgrabić. Musimy weź pomyśleć na od boku drugiarko. Właśnie. No, bo to, ten klasik, no to jeszcze na te sianokosy to jest git, no nie, ale... Ale już na następne coś trzeba tak. Innego. I wiesz to, nie wiem jak właśnie te przejazdy będziesz robił, czy może po prostu na dwa, czyli w tą i z powrotem i przejazd gotowy, bo później, żeby ona dobrze zbierała ta prasa też. Myślę, że na dwa. Te mniejsze kiedyś, jak mieliśmy to widzowie, na więcej przejazdów robiliśmy, chyba na trzy czy tam na cztery, ale tu jest akurat... Też to taka szeroka, no nie jest to jakieś malutkie bardzo, ale na nasze łąki, no to jest tam trochę małe. Nie no, malutkie aż mocno nie jest, ale tak jak na nasze łąki, to przydałaby się chociaż ta dwugwiazdowa taka. No. Czy chociaż taka dwugwiazdowa by starczyła w zupełności. Żeby to w środek wszystko łapało, to by się na jeden przejazd tylko robiło. Wtedy. No, a tutaj no troszkę trzeba się... Tak upierdzielić, ale... Spokojnie, dobrze, że chociaż mamy czym pozgrabiać, bo niektórzy nie mają i... I kosiarka, powiem ci, od klasa też by była tutaj rewelacją, jakby kupić, już wiesz, te kosiarki takie przód, tył. Trzeba zadzwonić. Umówić się właśnie, bo to powiem wam, że okres widzowie zaraz maj, zaraz czerwiec i zaraz będę żniwa już rzepaku powoli. No kurde. Trzeba się umówić na to spotkanie w tej siedzibie klasa i pogadać, jakie tam oni maszyny będą mieli, to może... No na kombajn nam starczy tak większość za gotówkę, mi się zdaje, 80% zapłacimy, bo ja już tam kombajn mniej więcej mieliśmy upatrzony. No ale żeby kupić co innego, widzowie, to na razie nie wiem, może jakieś rabaty dostaniemy na inne maszyny, nie wiem jak to wygląda dokładnie. Nie wiem, trzeba na pewno zadzwonić się, pogadać, dowiedzieć wszystkiego. Najlepiej to wiesz, się przyjechać, pogadać. Tak, tak. Co człowiek pogada, to w ogóle inaczej. Ja tutaj muszę ocyk. No odwrócę się. A to jeszcze dojedziemy delikatnie, kurde, góra, dobra. I o, też fajnie, bo już wszystkie opryski... Czekaj, jeszcze opryski trzeba porobić. A no faktycznie, to, ale to ten ostatni, tutaj oprysk zrobimy. No tak, tak, robisz... ostatni właśnie. Będzie oczekiwanie na żniwa. Dobrze będzie. Widzowie, słuchajcie, te żniwa prognozujemy, no dobre zarobki, może coś po żniwach uda się pokupować. Zobaczymy jak to wszystko pójdzie, bo wiadomo, możemy przewidywać, a może się okazać później jakaś lipa. Ty, a na tym polu, co tam roundup był, to patrzyłeś, czy to rośnie ładnie, czy... Rośnie, no. Tak? Rośnie, no. To udało się uratować. Udało się, ale to dobra. Wiesz, to ciekawe, to i tak pewnie przez ten roundup nie będzie aż takie dobre. By miało ale i kto jest winny temu w końcu? Bo byłeś u tego gościa, do niego daliśmy. To nie, ja muszę się przyjechać do tego chłopa drugiego, bo to nie był... Jednak drugiego? No, to nie był ale ten, co ja kogo? Z nim konflikt miałem. On mi podał namiar, że to ten John Deere, syn tego chłopa. Jakiś taki, nie wiem jak on tam... Ty, no ja też nie wiem jak on ten, ale... O kurde. Co? Jakiś rysiek. Ty wiem, ty kurde. Rysiek? No jakiś chyba rysiek, jak dobrze pamiętam. A co oni pola pomylili? No to ten chłopaczek, chyba ten dzieciak nie byłby taki cwany, jakby tylko pola pomylili. Nie, to on by nie, się przyznał oni... i powiedział właśnie, no to... Nie pomylili, powiem ci, on to musiało być specjalnie, tylko ja nie wiem czemu. Co oni do mnie mają? No ale to, jak my nawet nie znamy żadnego ryśka, no to kurde, co my tu wspólnego mamy z jakimś ryśkiem? No właśnie, i to tu wiesz, powiem ci, zastanawiam. O co tu chodzi? Ja to bym lepiej zrobił, jakbyś już wiedział kto to, tylko że trochę bym się bał konsekwencji. Jak na przykład? No bo wiesz, jak on ma pola, tylko to też trzeba jakoś popytać ludzi na wsi, dojść do tego, gdzie są jego pola. No teraz to bez sensu, ale jak już się dojrzeją i będą tak trochę przed żniwami, wziąć w nocy, tak dla bezpieczeństwa, oborać, wiesz, dookoła, a środek spalić. Jak już będzie suche takie, tylko wiesz... Trzeba to jakoś ogarnąć, żeby to nie przeszło na czyjeś pola, bo to wtedy to byśmy mieli naprawdę no, przesrane. No i szkoda też zboża u kogoś, po co komuś coś psuć jak normalni ludzie. To jest dobry pomysł, ale wiesz, to dopiero można robić takie rzeczy, jak się z nimi dogada. A to byś jechał do nich? No oczywiście, osobiście się przyjadę. Czyli no mów te 50 tysięcy, jak coś powiedz, że tam nic nie urosło i tak dalej. 50, ja powiem, że tam przez to...
wiesz, oni jakoś dalej mieszkają, ja nie wiem, kurde, oni tak zapierdzielali aż tu. Coś myślę, że specjalnie, podejrzewam, że to może być jakoś powiązane z tym chłopem ze skupu. Z tym, co miał nas zablokować na każdym skupie, no, jeszcze gościo. Coś podejrzewam, że to mogą być jakieś powiązania z tym, nie wiem dlaczego, ale podejrzewam. O, różnie, różnie, powiem ci, może być. Ty, dobra, ja już to zrobiłem, jadę po prasę jak coś. No dawaj, dawaj po prasę, no. To ja ile tam, podłączenie 10 minut i powinienem być, to tam już CB, czekaj, tutaj wyłączę, bo nie wiem, czy to i tak nie będzie przerywać. No, patrzcie, ile mamy? Raz, dwa, trzy... O, trzeci już prawie gotowy. Trzy przejazdy do prasowania mamy widzowie ogarnięte, także zaraz będziemy sobie jechać po prasę klasa i zestawem całym klasa będziemy sobie tutaj ładnie działać. No kurde, może to ładnie wyglądać. Najważniejsze, że skoszone, przetrząsone i prawie zgrabione. Także już będziemy sobie wszystko mieli fajnie ogarnięte. Resztę się na końcu pewnie zobaczycie, głównie zbieranie, tak mi się wydaje, u Karola na odcinku, bo tutaj widzę, że mam tak 16, no około 30 minut te odcinki weekendowe staramy się robić, żeby one trwały dosyć długo. No bo jednak weekend macie więcej czasu na oglądanie, a to jest odcinek najprawdopodobniej na piątek, także to jest piątek weekendu początek, no tak to nazwijmy, widzowie. Czekajcie, gdzie byśmy mogli to zostawić? Karol zostawił tutaj kosiarę, a ja bym sobie... Ja bym sobie, gdzie tego klasa bym zostawił, wiecie co, tu jest od groma miejsca teraz, po tych wszystkich wirażach z tym gościem. Nie odzywał się do mnie, nie odzywał się syn tego właśnie gościa, który gdzieś tam poszedł siedzieć. Gościa jak na razie siedzi, czeka na rozprawę właśnie za te krzaczki z kukurydzy. Co z tego wyniknie, nie wiem, nie będę się wypowiadał. Mam nadzieję, że go nie wypuszczą, szczerze, no trochę chamsko, ale widzowie, mam nadzieję, że za to, że wojował, no to po prostu teraz będzie mógł se wojować tak bardziej zamknięty w celi, tam powiedzmy z trzema, dwiema osobami. Nie wiem, jak to tam wygląda, nigdy w więzieniu nie byłem, mam nadzieję, że nie będę. Dobra, prasa ogarnięta, czekajcie tutaj. Kajsik tak stoi na środku, może byśmy go przestawili delikatnie jeszcze. Czekaj, Kejsa to ja bym dał tam na razie, ale zielony jest cały. Bo do Kejsa, albo wiecie co, Kejsa sobie weźmiemy od razu do zbierania bel może. To weźmiemy go tutaj pod przyczepę, sobie podepniemy, żeby on był gotowy. Też nowy tutaj zestawik do tura jest kupiony, widzowie, nowe widełki, trzy belki można na raz sobie nim brać, także też dosyć fajnie, bo jednak gdzieś tam na pewno stawiamy na ten rozwój. O! No i teraz pytanie, czy to się da podczepić do Kejsa. Ja wam powiem tak, trzeba ją brać tak stricte do góry, także naprawdę ten ciężar tej przyczepy jakiś tam jest, no ale udało się na szczęście. No i dobra, możemy sobie cofać tak naprawdę po klasa i będziemy mieli to ogarnięte wszystko. Dobra. No, ktoś przyjechał, nie wiem, czy to już gościa nie przyjechał, lipa trochę, no ale dobra. Nie wiem, czy on już nie widział tej trzydziestki. A może i nie. Siema mordeczko! Musiała. Jak ci się jeździ BM-ką? Dobrze. Fajna, no nie? Wszystko. A jak? Kurde, ale jakbyś... niestety, no będę musiał ją zostawić i wziąć moją laleczkę, wiesz co? No. BM-ką fajnie się jeździ, ale Ursusem i tak najlepiej. Ale to ty jeździsz tym Ursusem gdzieś tak do miasta, czy gdzie, czy jak? No jak, nie wiem, no to ja codziennie nim jeżdżę, tylko ja w polu nim nie robię, ale... Ja codziennie nim jeżdżę, do sklepu, do kościółka... Ale to zwykła taka trzydziestka, no nie? Tam... Zwykła, kurde, człowieku, ja ją kupiłem tyle temu, kolekcjonerska. Ona w polu nigdy robiona nie była. Znaczy, robiona kilka razy, ale wiesz, ja chciałem, wam je dałem, żebyście wy ją przetestowali se w polu. Byście mieli jakiś fajny film. A tak jeżdżę tylko nią, wiesz, do kościoła i do sklepu, wiesz, jak się ludzie patrzą, każdy to wróci. No wiem, wiem, rozumiem, no, właśnie. Ja jest. Wiesz co, zaraz ci ją pokażę, ale właśnie, jeżeli chodzi o tą BMW-kę, to kurde, mógłbyś się tam ją nawet i pojeździć czasami, jakbyś chciał, no nie? To wiesz, dobrze się znamy, to... No jakbyś tam potrzebował gdzieś daleki wyjazd, ona wiesz, w dieselku, to... Ej, tam ja mam Golfa dwójkę, to...
No to... No sorry. No to chodź, wiesz co, możesz się nie denerwować, bo ogólnie słyszałeś tutaj ten, no... No, ten, a gdzie moja 30 stoi? Wiesz co, no... Tutaj. No to... No co ci mogę powiedzieć? No, no... Bo ona się zapaliła na polu, jak sadziliśmy kartofle. Jak się zapaliła? To nie wiem, to straż sama, nie wiem, no wszystkie kable poszły, wszystko się spaliło, opony. Nie wiadomo. Moja laleczka? No ale to ja nie chciał. Ja nie wiedział. Ona trochę się tak, wiesz co, ja już jak jechałem od ciebie, to ona się grzała trochę. I ja właśnie nie wiedziałem, co to, czy to maska gorąca od słońca, czy od czego. Gdzie idziesz? Nie. Nie, poczekaj ty. Ale co ty chcesz? O, nie wiem. Tego nie, ja tylko coś pod rękę łapię. Ale co? Ale co ty chcesz robić? Ej, zostaw te grabie. Ej, no my jesteśmy kolegami, no pamiętaj, kolegami. Ej, z Karolem w ławce siedziałeś, to... No weź, dobra, dogadamy się za tą 30, przecież ja chcę zgodą. No nie bij mnie, ty. Pogódźmy się, no... To pogódźmy się, teraz to się pogódźmy? No musimy. Słuchaj mnie, słucham w takim razie, słucham. Tu ci wypadły. Odejdź ode mnie. Słucham, to co zrobiłeś? Co zrobiłeś z moją 30? No słucham. Ale z grabiami do mnie od razu, żeby mnie uderzyć? Zostaw to. Zostaw te grabie. Dogadamy się, normalnie porozmawiajmy jak ludzie, przecież byliśmy kolegami. Słuchaj, dobra, ja ci opowiem całą historię. Zostaw te grabie, bo one są ostre. Opowiem ci całą historię. Słucham. No to no było tak, no to ja ją wziąłem od ciebie i jechałem, no nie? I... I ją tutaj zapięliśmy do tej osadzarki, no to widzisz, to nie jest duża osadzarka i... Ogólnie no to ona się tak jakby zaczynała grzać delikatnie, ale nie było żadnego dymu ani wysokiej temperatury. No jak się grzała, to chyba trzeba było... No nie, no to... Ale ja nie wiedziałem, że ona się grzeje, bo ta temperatura silnika normalnie się pokazywała. No to jest mała... Coś tu zrobił. Na prostej... Ale zostaw te grabie, na prostej drodze. Na prostej... Nie ma w Polsce? Ale na prostej drodze to było, no to no równe pole, no przecież to zostaw te grabie, no już no rozmawiamy przecież, no nie bij, no spokojnie. Ale słuchaj mnie, drugiej nie ma takiej w Polsce, czy ty jesteś w stanie zrozumieć? No ale jakoś to ogarniemy, kupimy drugą i przebijemy numery, ja mam takiego kolegę. Gościu, tu nie chodzi o przebicie numerów, tu chodzi o to, jakim ona była w stanie. Dowód rejestracyjny od niej weźmiemy, wbijemy numery do tej drugiej. I wyremontujemy w idealny, perfekcyjny stan i jeszcze przebieg tam skrócimy i będzie piękna. Powiem ci wprost, jeżeli w ciągu tygodnia nie będzie tutaj mojej 30, takiej samej lalki, lepszej dodatkowo, to powiem ci tylko tyle. Z twojej BM-ki to zostanie złom. Złom zostanie, tyle ci powiem. Rozumiesz to? Mhm. No. I powiem ci tylko tyle, masz tydzień czasu, jak tu nie będzie mojej 30 lalki, to będzie rozpieprzona. No dobrze. Zrobimy. To nie nasza wina. Będzie naraz. To nie nasza... Ja pierdzielę, widzowie, ja muszę jechać do Karola, mu to opowiedzieć. Dobrze, on nas nie walnął tymi grabiami, bo to metalowe grabie, jakby nas walnął w głowę tym, to już po nas. Patrz ta. Dobrze, on tylko groził tym. Ja cię chyca, ale lipa. Widzowie, i co teraz będzie? Dobra, to jest pół biedy. Znaleźć 30 i ją kupić drugą. To naprawdę nie jest problem, ani finansowy, ani żeby ją znaleźć, bo tych ogłoszeń na OLX-ach, Otomoto jest od groma. To naprawdę nie jest problem, ale gdzie ja znajdę zadbaną 30 i to jeszcze kolekcjonerską? No to trzeba, przecież to w tydzień się nie wyrobimy, nawet jak my ją kupimy taką jakąś lepszą, to i tak trzeba zrobić stan kolekcjonerski do remontu. Trzeba to ogarnąć, trzeba poprzebijać numery, żeby ona była tak jakby ta, żeby była na tym dowodzie jako tamta. No.
No nie, widzowie, to są praktycznie rzeczy moim zdaniem niemożliwe do wykonania, ale... Jadę do Karola, zaraz mu to opowiem, co tu się działo, ale... Ja pierdzielę. No byliśmy kolegami, no widzowie, to też to oskarża nas o... A wiecie co ja zapomniałem powiedzieć? Że to może z jego winy były te kable. Zapomniałem to dodać z tego, wiecie, bo to wszystko takie, wiecie, zamieszanie i... Zapomniałem to dodać, że to i z jego winy pewnie było. Ja pierdykam o najważniejszym, że... No przecież teraz nie zadzwonię do niego i się nie będę wykłócał już o to, no już... Nie wiem. Naprawdę widzowie nie wiem, naprawdę nie wiem. Czekaj, to włączę to CB znowu. Słyszysz? No, słyszę. No akurat jak byłem po prasę, to był twój kumpel. Co ty gadasz? No. I co? I co gadał? Znaczy no na początku przyjechał, to zadowolony mu już się fajnie jeździ BMW i w ogóle póki nie widział, wiesz, tej swojej 30. A jak zobaczył 30, to co? No to właśnie tak się trochę zdenerwował, wziął grabie i groził. Co ty gadasz już tak? No. Ale uderzył cię czy nie? No nie, nie uderzył, ale powiedział, że mamy tydzień na kupienie takiej samej 30 i przebicie tych wiesz numerów, że ona musi być. No, no musimy podstawić jakąś 30 w mega dobrym stanie albo ją wyremontować jak kupimy pod tą 30, co jest spalona. Ja pierdzielę, a ile mamy czasu? Tydzień. No to my tego nie damy rady zrobić w tydzień. Ja wiesz, ja już sobie wizualowałem to w głowie. No. Ale... No Elixir na Automoto masz od groma 30. No nie? No jest dużo, tylko żeby wiesz, znalazł w jakimś dobrym stanie, nie? No i tu kolekcjonerski na pewno nie znajdziemy, bo on mówił, że to jest jedyna w Polsce. Chyba, że kłamał i gdzieś kolekcjonersko ktoś wystawi i... Trafimy na taki sam egzemplarz, to wtedy nam odejdzie pracy i ogarniemy to szybko. Tylko trzeba naprawdę prześledzić różne fora dla osób, które wiesz, są powiązane z jakimiś tam kolekcjonerskimi starymi maszynami. Podołączek na grupy na Facebooku, gdzie takie coś możemy znaleźć. To też miałem taki właśnie plan w głowie. No bo jeżeli my kupimy 30 do remontu i żeby jeszcze to poprzebijać nie. I w ogóle, to nie ma opcji, żebyśmy się wyrobili w tydzień. Musimy znaleźć jakąś kolekcjonerskę, tylko ciekawe, czy uda nam się to znaleźć. A jeszcze jest ważna rzecz. No. Jak tego nie zdążymy zrobić, to mamy po BMC. Co? Tak, tej co dostałeś od komendanta, czyli zostaniemy bez żadnego samochodu. No to nie, no to kurde niech on... Ale przecież u nas stoi BMK, tak? No właśnie, on se pojechał tą BMK-ą. A czyli on przyjechał, nie zostawił jej, pojechał nią? No, no bo wziął coś tak chyba jakby w zabezpieczeniu, żebyśmy... Nie wiem, uwierzyli w to co mówi, nie wiem właśnie, ale... No dziwna historia, najgorsze jest to, że ja zapomniałem mu dodać, że to był, z jego winy mogło być, no nie? I sobie później dopiero przypomniałem, bo powiem ci, że to były takie zamieszanie, tu musiałem iść do tyłu praktycznie na wstecznym cały czas, bo on z tymi grabiami, dobra, jakby mnie walnął w łeb tymi grabiami metalowymi, to przecież... No by bolało na pewno. No, łeb by rozcięło, pewnie. No, myślę, że tak, bo one ostre są te grabie. No. O ja pierdziele, to się musiał zdenerwować. Ale nerwowo oj, no, mówił czy nie? No nerwowo cały czas, wiesz co, ja mu się może i nie dziwię z tego zdenerwowania, no bo to pożyczył swój lalunie, jak on to nazywa. Do miasta tylko jeździł, w pole nigdzie nie jeździł i ona się spaliła, no to... Tylko no to, wiesz, to nie obcym osobom pożyczył, no mógł też po koleżeńsku jakoś tak normalnie do tego podejść, żeby wiesz, żeby no oddamy pieniądze albo... Odkupimy od razu, można było takim tonem mówić, a nie... Wiesz, taką agresją. No nerwowo. No, mega, no to nerwowo to jest małe słowo. O przy tym, co tam się działo. A krzyczał czy nie krzyczał? Dar mordę nie krzyczał, kurde chłopie, ty żeś... Kurde. Ja pierdziele, ty żeś nie widział tak... tego. Ja jeszcze nie widziałem go takiego zdenerwowanego nigdy. A tyle lat go znam już. No, mówię, ty z Karolem w ławce żeś siedział, no nie? Ale to nawet nie docierało do niego, że my znajomi. Ja pierdziele. Ja tam nawet później na samym końcu, to ja już nawet nie wiedziałem, co on mówi, bo on coś tam, wiesz, zaczął bulgotać przy tym samochodzie. W nerwach. No tu wiesz, jak w nerwy wpadł, to wiesz jak to jest. No. O kurde, no tu mamy kłopot, ci powiem. No ja, o kurde rów, ja będę musiał dzisiaj prześledzić na pewno, wiesz, OLX Automoto i te grupy i będziemy coś próbować. No gorzej, nie wiem czy ci mówiłem, ale on ma brata gangstera. On? No. Nigdy ci o tym nie mówiłem? Ja pierdziele, to ty spakowałeś pożyczenie 30 od takiego jakiegoś... On nie jest gangsterem, on ma brata gangstera.
Już się bałem, że on walczy we frikach. To byśmy jeszcze bardziej przewalone mieli. No właśnie, to jest właśnie największy problem. Ten brat gangster walczy właśnie we frikach. Tak? No. I nie umrze na prime. Nie chcę mówić gdzie, bo to będą mogli łatwo wywnioskować kto. Ale jest znanym freakfighterem. Jego brat. Jaki ma rekord? Jego brat to Tomek Olejnik. Co? Ale mamy przesranę. Przepraszam. Dobra, widzowie. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Mamy przesranę u Tomka Olejnika. Mam nadzieję, że ta historia się zakończy miło i szczęśliwie. Resztę siadokosów i resztę tematyki zobaczycie u Koliza. Nara. Na razie.